Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj czołg 9, czyli kolejny tak zwany przeciek. Czołg poziomu 9 z czechosłowackiego drzewka. Widzicie, jak wygląda, taka delikatna inspiracja ISM-3 chyba. Dokładnie na tej samej zasadzie boki, w które chyba będzie wchodziło za 0. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Czołg, mówiąc szczerze, jest brzydki dla mnie. No, kiepsko, kiepsko to wygląda, ale zobaczmy sobie, no bo wygląd nie jest najważniejszy, tylko to, jakie ma parametry, prawda? A więc mamy 9 medium tank, 1650 życia, czyli całkiem sporo, czy też 1650 punktów HP. Silnik 1000 koni przy 38 tonach, to daje nam naprawdę, naprawdę niezłego kopa, bo mamy aż 26 koni na tonę. No to jest, słuchajcie, super. Tutaj pewną rzeczą, no kiepską, jest ograniczenie prędkości do 50 na godzinę, ale przy takiej mocy te 50 będzie osiągał bardzo szybko, moim zdaniem. I 20 mamy do tyłu, to jest fajnie. Obrót 42 stopnie, mogłoby być lepiej, ale nie jest tragicznie. Wieża wolno, wyjątkowo wolno się obraca, tylko 37 stopni. Opory dla gruntu ma dosyć niskie, czyli jeszcze w połączeniu właśnie z taką mocą to będzie świetne. Biuren 380, radio 850, pancerz z przodu 65, no, czyli mięciutko, jak sami widzicie. Wieża dużo lepiej, mianowicie 120. Jeszcze raz sobie zobaczmy. No, taka jest obła. Może te 120 zacznie coś dingać. No zobaczymy, jak ona na schematach, jak ona jest tutaj rozplanowana, jeżeli chodzi o grubość. No i mamy działo, a więc 100 mm AK1, stokowo mamy 100 mm A20 i jeszcze mamy 100 mm inne. I co tu mamy? 320 obrażenia, czyli bardzo tutaj podobnie do na przykład T54 chociażby. I mamy penetrację 248, czyli bardzo, bardzo dużą, moim zdaniem. Mamy tutaj pociski, co to jest? 310 na hicie prawdopodobnie. A te stokowe działa nie są aż najgorsze. Zobaczcie, 205 mm ma to najgorsze, czyli jest fajnie. ROW, mam nadzieję, że to jest dla tego topowego działa, wynosi 6,31. Dopakowane to załogą pozwoli detrakować inne czołgi. Mamy DPM nie za duży, czyli 2019. O kurcze! A więc mamy tutaj trzy pociski. No to totalnie zmienia postać rzeczy. Trzy pociski, czyli jest to czołg z magazynkiem, moi drodzy. 3 razy po 320, czyli jedną serią będzie w stanie zdjąć 960 około. Całkiem spoko. Reload 24, czyli co 24 sekundy będziemy mieli te trzy pociski. Celność fajna, 0,33. Czas celowania, no szkoda, że nie napisali, ile trzeba czekać pomiędzy pociskami, prawda? To będzie kluczowe, ale czas celowania nie jest za dobry, 2,40. Mogłoby być tu 2,30 albo troszeczkę lepiej. No, tutaj wszystko się rozegra. Czy podczas strzelania serią celownik zdąży nam się zwęzić? Prawdopodobnie nie, ale zobaczymy. Depresja 8 stopni, no, mogli dać 10, aczkolwiek nie jest tragedia, 8 stopni jest ok. No i pancerz, zobaczmy, jak na tej wieży to wszystko jest rozplanowane. Miało być 120, ale już tu widzę, że więcej. Tutaj mięciutko. I jedziemy tutaj. No jest niby te 120, ale tylko w tym miejscu chyba. Natomiast tutaj już jest więcej. Natomiast mamy też, no, jak widać, dosyć taką obłą wieżę. Zobaczmy. Ciekawe, czy tu są wartości penetracji. Tak, chyba penetracji, czyli strzelając w to miejsce trzeba by było mieć tylko 150, żeby przebić. Tutaj oczywiście te nakładki już dają nam troszeczkę lepszy pancerz, czyli o ile ta główna płyta 110, to tutaj mamy, proszę bardzo, 128, ale to niestety chyba oznacza, że
że to jest podane już z kątami. No czyli jest kiepsko, powiedzmy jest kiepsko. Gdzieś tutaj z boku będzie wszystko dingało oczywiście, ale te newralgiczne punkty 140, 135, no to wszystko powinno przebijać. Dosyć ciekawą sprawą jest bardzo, bardzo duża ta osłona działa. Tutaj za zero może wchodzić. No, szykuje się... Słuchajcie, tak szybki czołg z magazynkiem będzie powodował to, że no szybko może znaleźć się na tyłach przeciwnika, szybko może objechać, wpakować te trzy pestki i uciec. No pojazd dzięki właśnie temu niewątpliwie dosyć ciekawy. Zobaczmy jeszcze raz. Ta wieża dosyć malutka taka się wydaje. No niestety tutaj strasznie duża bryła. Jeszcze zobaczmy z boku, no właśnie. Tylko jeżeli w to miejsce będzie wchodziło za zero... Trzeba będzie posprawdzać to na testowym, jak już to kiedyś wejdzie. Tak wygląda to z góry. No cóż, na pierwszy rzut oka czołg wydaje się ciekawy tylko i wyłącznie dzięki temu, że ma magazynek. Gdyby magazynka nie miał, to po prostu, no dla mnie, kompletnie nijaki czołg. Ale dzięki tym trzem pociskom zobaczymy. Bardzo szybki i dodatkowo magazynek na trzy pociski. Okej, mamy tu jeszcze kilka nowości, mianowicie screenshoty, został przerobiony troszeczkę ten ekran początkowy, będzie można tu wybrać sobie od razu opcje językowe, wersje HD i tak dalej, tak troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. Następna rzecz, coś się dzieje, jeżeli pojawiają się szwedzkie projekty. Ja jestem bardzo ciekawy, czy oni zarzucili ten pomysł drzewka europejskiego już zupełnie, czy też jeszcze to kiedyś odżyje. No bo nie będą chyba robili specjalnie dla na przykład Polski oddzielnej zakładki, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, kolejna wiadomość. Kurczę, słuchajcie. A, typ 50, znaczy tam 59 Patton, o, tak to się nazywa, super rarytasik, który został udostępniony nam za jedyne 50 euro, czyli 200 zł ponad. Nie wiem, po ile tam euro teraz stoi, 4,20, 4,10, czyli ponad 200 dostajemy za to ten oto fantastyczny czołg plus slot w garażu, 30 dni premium i 4500 golda. Moim zdaniem są dużo, dużo lepsze czołgi niż to World of Tanks i ten typek 59 z wieżą Pattona niczym tutaj szczególnym się nie wyróżnia. Gdyby miał losowanie na dziewiątki, super, wtedy nawet może i poleciłbym wam, żebyście go kupili, jak ktoś tam potrzebuje i ma kasiorę. Natomiast jeżeli on ma być losowany na dychy, to naprawdę, słuchajcie, kiepsko to wygląda. Dodatkowo ten sam manewr, który strasznie mi się nie podoba, czyli nie można kupić samego czołgu, tylko 30 dni premium jest dodane, 4500 golda jest dodane. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was mogą się cieszyć z tego powodu, ponieważ potrzebują premium i potrzebują golda. Wtedy jest to fajne. No ale większość chyba, nawet powiem ogromna większość, chciałaby mieć po prostu tylko czołg na przykład i żeby on nie kosztował 200 zł, tylko no nie wiem ile tam, powiedzmy 80 zł czy 90 zł, prawda? Także ta oferta moim zdaniem dla osób, które mają takie czołgi jak na przykład, nie wiem, francuski FCM czy CDC chociażby, czy T-54 Prototype, no to absolutnie jest do dupy. Jedziemy dalej. T-22 SR. Niedługo będziecie na kanale u mnie mieli bitwę tym czołgiem. Obejrzyjmy sobie screeny. Kolejna dziesiątka. Tak to wygląda. Dzisiaj na streamie zamierzam pograć trochę tym czołgiem. Zresztą nie tylko tym. Ale tam jeszcze są inne ciekawe. I jak ktoś tam chce popatrzeć, to zapraszam. Także zobaczymy, coś tam sobie potestujemy, jak ten czołg będzie odbijał i tak dalej. Wygląda ciekawie, jak wszystkie te ruskie czołgi, bardzo podobnie. Jeżeli komuś jeden się podoba, to wszystkie się będą mu podobały, prawda? Boki też skośne, tutaj pancerz warstwowy pewnie. Strasznie mnie interesuje, jak ta płyta będzie się spisywała.
jakie pestki jest w stanie odbijać. Bez jakichś takich bardzo widocznych weak spotów, dla koneserów radzieckiej myśli technologicznej myślę, że naprawdę pojazd bardzo ciekawy, a dla tych, którzy nie lubią, no to niezbyt. Dobra, słuchajcie, to tyle. Bitwy tymi nowymi czołgami będą pewnie za kilka dni, także coś tam postaram się nagrać. Żegnam się z wami, do usłyszenia.